Twardowski, Backstage 24. Dzisiaj rozmawiamy z Katarzyną Nosowską, bardzo dobrze znaną nam artystką z bardzo wielu gatunków, bardzo wielu projektów, no i ze współpracy z wieloma artystami. Kasiu, pierwsze pytanie do ciebie. Bydgoszcz ostatni raz odwiedziłaś jakieś półtora roku temu na otwieraczu u nas na Myślę Dzięku. Jak wspominasz ten koncert i jak wspominasz Bydgoszcz? Bo na początku wspominałaś na naszym koncercie dzisiaj, że masz z tą Bydgoszczem jakieś wspomnienia, że często jakoś do niej wracasz, coś takiego. No szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o koncerty, to nie chcę wyróżniać tego jednego konkretnego, ponieważ na przestrzeni tych wszystkich 20 już czterech, żeby nie skłamać lat, bywaliśmy w Bydgoszczy wielokrotnie. Natomiast rzeczywiście w ostatnim czasie, w ciągu ostatnich dwóch lat, stała mi się nieprawdopodobnie bliskim miastem, ponieważ nie odwiedzałam jej tylko i wyłącznie w sprawie występów, w sprawie koncertów, tylko brałam udział w projekcie teatralnym i tutaj w waszym teatrze pojawiałam się no, naprawdę z częstotliwością zupełnie zadziwiającą. Więc jakby mam już w Bydgoszczy swoje jakieś takie ścieżki wydeptane od hotelu do teatru, z teatru do hotelu. I naprawdę zobaczyłam to miasto podczas bywania jakby takiego dłuższego, kiedy nocowałam tutaj, kiedy spędzałam kilka dni pod rząd, jako zupełnie inne, ponieważ podczas tych wizyt takich koncertowych naprawdę czasu jest bardzo niewiele. Przyjeżdżamy, gramy i właściwie opuszczamy miasto, zmierzamy w kierunku innej destynacji. Natomiast no, miałam okazję, dlatego naprawdę Bydgoszcz jest mi bliskim miastem ze względu na tą przygodę z teatrem. No jest ci bliskim miastem, ale czy masz tutaj jakieś miejsca, które szczególnie ci się podobają? Czy też miałaś w ogóle okazję zwiedzać to miasto? No o zwiedzaniu to trudno powiedzieć, bo to też była jednak pewnego rodzaju praca, to był tak zwany projekt. Natomiast zobaczyłam Bydgoszcz jako zupełnie inne miasto, jako przepiękne miasto. Na przykład te wszystkie jakieś takie, nie wiem jak to się składało, że takie momenty typu bycia w Bydgoszczy wcześniej z Hejem, czy tam z solowym projektem, kiedy z hotelu przemieszczałam się na koncert, w busie, najczęściej porą wieczorową, kiedy już średnio można mówić o jakiejś dobrej widoczności, żeby rzucić okiem na miasto, no to naprawdę to, szczerze mówiąc, naprawdę niewiele wiedziałam o mieście. My zresztą podobnie jak o wielu innych miastach, które oglądamy naprawdę przez szyby busa. Natomiast no teraz tutaj nawet mogę chyba powiedzieć, że mam paru bliskich znajomych i chyba głównie o to chodzi, że miasto staje się bliskie wtedy, kiedy możemy powiedzieć, że mamy tutaj potencjalnych przyjaciół. Dobrze, przejdźmy więc może do muzyki, bo to jest tutaj temat istotny. Ty jesteś znana, jak już powiedziałem, z bardzo wielu gatunków. Zaczynałaś w zasadzie, można powiedzieć, w tym punk rocku. Gdzieś tam to, te sesje z Włochatym i tak dalej. Tak przynajmniej w moim odczuciu wyglądał ten twój początek. W jakim gatunku, bo było ich wiele, odnajdujesz się najlepiej? Który można nazwać twoim żywiołem? No właśnie, jako osoba już dosyć wiekowa, chciałabym jakby polecić wszystkim młodym, którzy mają taką tendencję do szufladkowania świata, do przywiązywania się do pewnych jego fragmentów, do traktowania cieplej fragmentów pewnych świata, innych na przykład umiejscowiane na poziomie, który jest niegodny poważania. Jak byłam młoda, rzeczywiście wydawało mi się, że świat jest taki zero-jedynkowy. Natomiast teraz uważam, że człowiek, który kocha muzykę, jeżeli naprawdę jest to szczere uczucie, nie jest w stanie uznać jednego gatunku jako tego wybranego, najważniejszego, najlepszego. Po prostu jest to niemożliwe, więc ja się czuję świetnie i uwielbiam dotykać, że tak powiem, mieszać się z ludźmi, którzy tworzą różnego rodzaju muzykę i to jest po prostu bardzo rozwijające. Też uważam, że nie ma nic gorszego niż w życiu, które jest tak w sumie krótkie, żeby nie spróbować wszystkiego, na co się ma ochotę. I muzyka jest jakby tą sferą, której warto próbować, ponieważ jest to bezpieczne. Dobrze. A jeżeli chodzi o koncerty? No też w zasadzie w koncertów też jesteś znana z różnych. Czy to są duże festiwale, czy właśnie solowe jakieś tam występy. Czy masz też jakiś zakres tych koncertów, w których najlepiej się odnajdujesz? Czy wolisz koncerty większe, takie jak na przykład Woodstock, czy jakieś festiwale? Czy bardziej wolisz, aby twoi fani odbierali cię w sposób bardziej kameralny? No, to jest taki wybór jak między pierogami ruskimi a szarlotką. No, czyli absolutnie nieporównywalne jakby ze sobą dwie potrawy, powiedzmy, że jeżeli człowiek lubi jeść, to lubi i to i to. I jeżeli ja lubię śpiewać, to lubię śpiewać i w takich naprawdę
na wielkich koncertach, wielkich scenach. To jest bardzo miłe i zupełnie inne doświadczenie niż to w takim kameralnym klubie, gdzie ludzie są praktycznie na wyciągnięcie ręki i z moim krótkim wzrokiem mogę zobaczyć tak naprawdę wszystkie rzędy. Więc jakby nie jestem w stanie tego porównać. Uważam, że człowiek, który ma w ogóle możliwość zajmujący się muzyką występować i w takich miejscach, i w takich miejscach, jest naprawdę dobrze potraktowany przez los i powinien się czuć wdzięczny. Więc jestem bardzo wdzięczna i lubię oba doświadczenia. Nie każ mi wybierać więcej, bo się wścieknę. No ale jednak są artyści, którzy te wybory jakieś mają. I no to są, ja im życzę powodzenia. Są artyści, którzy wolą na przykład występować na większych koncertach, są artyści, którzy wolą taki gatunek, a nie inny, w tym bardziej się odnajdują. Teraz zapytam cię może o inspiracje, bo to jest też w pewnym sensie ważne. Jakie inspiracje... Co było twoją inspiracją w tym solowym projekcie właśnie? Co uważasz za taki, że tak powiem, bodziec do tworzenia tych utworów, do tworzenia tej muzyki? No tych płyt jest już całkiem sporo, tych solowych, pozachajowych, więc jakby one się bardzo różnią stylistycznie, w związku z tym, jeżeli chodzi o jakieś takie potrzeby realizowania się w muzyce konkretnej, to na przestrzeni lat to się różnie odbywało. No kiedyś byłam jakby zafascynowana tą taką muzyką elektroniczną, powiedzmy tym trip-hopem całym, który dawno, dawno temu, że tak powiem, oszołomił bardzo dużą grupę ludzi na świecie i w Polsce i wszędzie. Ja również temu oszołomieniu uległam i bardzo marzyłam o tym, żeby poza Hejem zrobić projekt elektroniczny, więc jakby na początku to były coraz bardziej elektroniczne jakby projekty, coraz większe, głębsze nurkowanie w tą strefę. Natomiast potem pojawiły się w tym projekcie również i gitary, jakieś takie bardziej rozbudowane formy, i jakieś smyki, i jakieś trąby, więc jakby nagle się okazało, że ten projekt jest... Ja twierdzę, że to jest taki poza Hejem, taka moja przestrzeń, gdzie mogę spotkać się z dowolnymi osobami i zrobić coś absolutnie bez trzymanki. Czyli na przykład, nie wiem, jeśli kiedyś poczuję się odpowiednio silna, w co wątpię, żeby na przykład zrobić płytę hip-hopową, to tam poza Hejem mogę to zrobić na przykład, bo to jest taka przestrzeń, gdzie nic absolutnie i nikt mnie nie ogranicza. Dobrze. Przepraszam, że przerwę. Ostatnie pytanie, najważniejsze. W miarę proszę. Ostatnim pytaniem zapytam, jakie są twoje plany na najbliższy rok? O, w mordę. Najbliższy rok to, że tak powiem, w moim wieku się już takich długich planów dalekosiężnych nie czyni. Więc tak naprawdę planuję, powiedzmy, ten czas do końca roku i może fragment początku przyszłego roku, czyli kiedy zagram tutaj te różne, całkiem sporo koncertów z projektem solowym, zagram też kilka z Hejem, a chłopcy z Heja za tydzień, dosłownie za 10 dni wchodzą do, no trudno nazwać to studiem, jadą na wieżę, żeby nagrać nową płytę, a kiedy oni nagrają instrumenty, to ja nagram wokale, a ja w tej chwili piszę teksty, więc jakby tak naprawdę koniec lutego, początek marca ukaże się nowa płyta zespołu Hej. To właściwie teraz zaprząta głównie mój umysł, serce i czas.